Twój pierwszy duży projekt telewizyjny, jesteś jurorem. Jurorzy są zawsze na świeczniku. Nie boisz się może opinii internautów na przykład? Nie boję się, bo ja w internecie żyję już od kilku lat. Jestem wystawiany na szeroką publiczność, na szerokie grono komentujących, hejterów, także zupełnie mi to nie przeszkadza. I tak naprawdę chyba dlatego też znalazłem się w takim programie, prawda, że nie boję się powiedzieć tego, co myślę. Wiadomo, że to była dla mnie nowa, mądra przygoda, którą wydaje mi się, ja jestem przekonany, że bardzo szczęśliwie przebyłem, ale jak wyjdzie finalnie, jak wyjdzie po montażu, patrząc na zwiastuny i teksty, które mówiłem, to będzie ciekawie. Czy faktycznie czujesz może, że pomogłeś tym dziewczynom, że twoje doświadczenie kilkuletnie faktycznie im pomogło? Myślę, że tak. Format tego programu jest przede wszystkim pozytywny. Niesie bardzo mądre przesłanie, które pokazuje, że dziewczyny, które już dostały się do tego programu, przeżyły w życiu bardzo wiele i samo to, że przyszły i pokazały się całej Polsce, to już jest dla nich bardzo duży krok. My jeszcze pomagamy tym dziewczynom i nawet dziewczyny, które się nie dostały, myślę, że wyszły z programu z bardzo dużą, pozytywną energią, taką przyjęły konstruktywną krytykę, którą na pewno wykorzystają i być może przyjdą na kolejny sezon.